Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Medieval Dynasty i dziś, moi drodzy, poświęcimy odcinek na to, ażeby faktycznie, taktycznie to rozplanować. Nie oszukujmy się, musiałem dojrzeć do pewnych decyzji i musiałem faktycznie pewne rzeczy przeczytać, żeby faktycznie je zrozumieć. Jakby generalnie wiedziałem o istnieniu problemu, ale jeżeli mi tego nie uświadomiliście, to nie widziałem go w ten sam sposób. W każdym razie, buduję stanowczo za ciasno. Znowu. W jednym sezonie już było tak ciasno, więc warto byłoby to zmienić. I to jest jeden z komentarzy, ku któremu się przychylam. Więc żeby to zmienić, postanowiłem, że przejdę się tutaj na ten pobliski pagórek i przemyślę i przedstawię wam swój pomysł. Otóż, moi drodzy, tu mamy drzewa, a co za tym idzie, bardzo fajne miejsce na to, żeby wybudować tu drewutnie. Na przykład dwie. Tam obok mamy te opuszczone budynki, które też fajnie byłoby gdzieś tam wpleść w ten nasz tutaj region, prawdaż, w tą naszą osadę. To, co jest tu na dole, to jest idealny teren pod to, żeby faktycznie budować domostwa i jakoś ładnie tutaj to wszystko przyozdabiać. I jednocześnie ten pagórek, którego notabene nie da się inaczej zagospodarować niż poprzez pola, czy też sady, lub inne plantacje chmielu, no to postanowiłem, że kurczę, a może by zrobić tak, może by faktycznie wyznaczyć taką granicę za tym drzewem, tam, pokazuję właśnie, tam, wyznaczyć taką granicę, za tą granicą budować domy, a tutaj właśnie to wszystko zamienić w pola uprawne. I w tym momencie sobie tak pomyślałem, ty, a co jeżeli byśmy dali na przykład młyn tutaj, na samą górę? Ha? I by to tak z góry wszystko ładnie jakby spoglądało na właśnie te pola, które byłyby tutaj. I kurczę, gdzieś tam jeszcze pomiędzy tymi polami na przykład zrobić tutaj jedno pole, tam drugie pole, zrobić taką niby szachownicę. I generalnie pomiędzy tymi szachownicami dać właśnie te chaty właśnie tych, rolników. I do tego właśnie jeszcze te kompostowniki. Kurczę, no myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł. Generalnie wiadomo, stracimy wtedy możliwość zbierania rzeczy stąd, jak i również zbierania rzeczy stamtąd, ale to jeszcze trochę czasu minie, zanim w ogóle nam to się tutaj zagospodaruje, to wszystko na tyle, żeby, no kurczę, żeby nie było tych respawnów takich. Także co? Ja myślę, moi drodzy, że teraz to ja się położę spać, żeby tak naprawdę, no, wykorzystać jak najbardziej ten odcinek. Weźmy sobie jeszcze ten młotek, zniszczmy, proszę ja ciebie, to. I zanim zajmiemy się rozbiórką tych wszystkich domostw, które do tej pory postawiliśmy, chciałbym wyznaczyć ten teren, o którym wcześniej wspominałem. I tak sobie myślę, że moglibyśmy zacząć tak naprawdę tutaj gdzieś. W tej okolicy w każdym razie. Czekaj, bo tu jest chyba jeszcze jeden pieniek. Tak. Powiem szczerze, że troszeczkę krążyłem. Czekaj, bo z tego to drzewo odrośnie. Dobra, to ja go nie chcę tracić, bo będzie duże. I zawsze to będzie ciekawiej wyglądało. Także dziękuję. To również usunięte. Fajno, fajno. No. I teraz tak. W jaki sposób byśmy mogli to ładnie tutaj wyznaczyć? No najpewniej polami. Wiem, że mówiliście, że kompasem wystarczy, że się będę sugerować i tak dalej. No ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę. Niemniej jakoś tak przyzwyczaiłem się już. Jakieś dziwne dźwięki były. Przyzwyczaiłem się już do używania tych pól i generalnie tymi polami chyba najłatwiej mi się wyznacza tutaj. A czemu tu nie mogę? Aha, limit wielkości, dobra. To zróbmy to tak. Tu dajmy sobie tak. Weź proszę ja ciebie jeszcze to. Weź proszę... Nie to, to. Weź sobie jeszcze to, żebyśmy widzieli co i jak. I tak jak wspominałem, chciałbym zrobić taką ala szachownicę. Także wyznaczmy sobie tutaj trasę w ten sposób. Dobra. Teraz puśćmy to poletko tu, w tym kierunku, dobra. I teraz tak, to wszystko tam chciałbym przeznaczyć na pola uprawne. To wszystko, co będzie tu, na rozbudowę naszej osady.
I tak jak wspominałem, nie chcę usuwać wszystkich drzew, bo zawsze to będzie jakiś tam... No, ciekawiej to będzie wyglądało w każdym razie. Zatem, moi drodzy, mały prosty domek. Jak to są przeszkody? Jakie przeszkody? Przecież tu nic nie ma. I wiem, mówiłem, że będę wszystko planować i ja to będę planować, ale kurczę, no... Nie do końca tak, jak żebym sobie to planował na początku. Zaraz zresztą zobaczycie, o co mi chodzi. No bo tak, tu puścimy ścieżkę. Ja bym chciał to drzewo, żeby było przy właśnie jednym z domków. Możemy nawet ten większy domek postawić. O, widzisz. To może tym domkiem... Może ten domek właśnie postawimy sobie o tutaj. Kurczę, nie chciałem tych jagód niszczyć, ale trudno. Dobra. Czyli ten większy domek będzie tu. A ten mniejszy damy sobie tu. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało finalnie, jeżeli chodzi o to moje planowanie, ale póki co, to tak bym to widział. Dobra, to teraz lecimy i tak, musimy rozebrać te dwa budynki tu plus tą chatę rolnika. Także nie będziemy przedłużać, tylko od razu się tym zajmujemy. Plan był, wyszło jak zawsze, jak to mówią. Dzięki. Dobra, teraz te dwa domki. A co ty tak dyszysz? No nie gadaj, że się zmęczona. Przede wszystkim jeszcze też, no kurczę, tamto stanowisko robocze, czyli to wszystko tam też nie do końca... Nie do końca wygląda tak, jakbym sobie tego życzył, także też będziemy musieli się tym zająć. Dobra, ale jak to mówią, nie od razu Rzym zbudowano i nie wszystko naraz. Zatem weźmy sobie jeszcze materiały budowlane. Miejmy nadzieję, że jeszcze jakieś są. Chłoda 37, bardzo mnie to cieszy, 25 patyków, nie za wiele, ale zawsze. I to, kurczę, na tyle by było. No dobra, trudno. Kurczę, tyle planowania i wszystko jak zwykle. Piach od razu. Ten magazyn żywności też stąd zniknie. Raczej bym chciał, żeby właśnie te dwa domki tu były. Jeden tu, taki większy, ten też tutaj. Później pociągniemy drogę tutaj, która będzie szła za tym domostwem oraz za tym. Puścimy tą dróżkę i tam już rozwidlenie takie pójdzie w tamtym kierunku, w tamtym i tam generalnie też coś będzie. No ale tak jak mówię, najsampierw trzeba by było się zająć tym. Także czekaj. Kamienne drzwi. Ściana też z kamienia, tutaj też. A to czekaj, to ja tutaj chcę też okno w takim razie. Nie wiem, czy to będzie dużo okien, czy nie dużo okien. Jak na taki domek. Dobra, to... Czekaj, bo na pewno dach będzie musiał być z desek. Dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o dachy. Bo brakuje desek. Jakoś mnie to kurczę nie dziwi. Wiecznie był z tym problem. Ale takie są uroki. Tylko dwóch drewutni. I to po jednej osobie. Dobra. To tu jest fertik. Lecimy jeszcze z tym domkiem. To
tutaj tak, proszę ja ciebie. Tutaj też okno zrobimy, bo czemu nie? Wiem, pewnie będą narzekać, że im zimno, że coś tam, ale... Who cares? Tutaj daszek taki, tutaj taki, okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć razy osiem plus... dobra, 40 desek potrzebujemy, tak plus minus. Także od razu sobie to przerobimy. Since that one day I was attacked by a furious squirrel, I always double check if there aren't any on a tree. Wściekłą wiewiórkę mówisz? Okropne rzeczy opowiadasz. Kurczę, miało być 40 desek, a tu nie wyjdzie 40, nie? Pewnie, że nie. No dobra, trzeba ściąć te drzewa w takim razie. Z czasem oczywiście, ja nie mówię, że już, ale z czasem chciałbym magazyn na zasoby przestawić w ogóle tam pod wejście do kopalni. Jakoś mi się wydaje być to lepszą opcją tak naprawdę. Żeby to było tu. Ten magazyn. W każdym razie tutaj zrobić właśnie takie zagłębie produkcyjne troszeczkę, można by rzec. Jakieś ze dwa domki jeszcze tu postawić. Te drewutnie, tak jak wspominałem, wszystkie tam za pagórek pójdą. I lepiej wydaje mi się, że to teraz wychodzi, aniżeli miałoby to być później, gdzie już nie byłoby miejsca na takie rzeczy. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. A ile ja mam w ogóle czasu na tego questa? I sporo. Niby taka brzuska, a tylko dwie kłody dalej, no. Ile? 8. Czyli tak za mało. Kurczę, czekaj ty. A może coś już się udało zebrać, co? Czekaj, to ja jeszcze tego nie tworzę. Oby coś tam kurczę było. No jest 12, proszę bardzo. A patyki też weźmiemy od razu. Słomy co prawda nie ma, ale wydobycie nowy poziom, bardzo mnie to cieszy. Dobra, umiejętności proszę ja ciebie, wiedza o wydobyciu 3 na 3. Wiecie co, nigdy tego nie brałem, tego ostrożnego górnika, wydaje się to być całkiem ciekawe. Czekaj, a ten tu? A, szybsze kopanie i górnictwo przez następne 10 sekund. No. To może się przydać i to bardzo, bo szczerze powiedziawszy, nie znoszę chodzić do kopalni. Strasznie pochłania czas. Dobra, weź tak, czekaj, mamy tam 22. My potrzebujemy tych desek ze 40, dobra, powinno być ok. Okidoki, dziękuję. Wiesz co, a weź od razu, jak już tu jesteśmy, to te pniaczki stąd usuńmy. Ile mamy podatków w ogóle do zapłacenia? 171, to nie jest jakiś majątek. Wygląda na to, że tak długo jak tych pól nie przerobimy na pole faktycznie, tylko po prostu to będzie taka siatka położona, to nie powinno to stanowić większego problemu i nie powinno nam zwiększać to podatków, ale jako, że będę chciał docelowo znaleźć dwóch chętnych, konkretnie mówiąc to dwie chętne jakieś panie, które będą pracowały w tym polu, to będę musiał w końcu usunąć. Dobra, domek postawiony, będę musiał usunąć tę kurczę siatkę.
No co ty gadasz, że nie wystarczy? No żartujesz. No. Niech to dunder świśnie, no. No tyle, że biegą. I kurczę, nie pykło, no. Dobra, weź tego pniaczka. W nocy pójdziemy sobie do kopalni. Także tutaj nie ma problemu. W ogóle żeście mówili, że fajnie jakbym pokazywał też to, że jestem w tej kopalni i faktycznie tam wykopujemy i pozyskujemy surowce z tej kopalni. Szczerze, ja tak jak kiedyś wspominałem, ja zawsze uważałem, że to jest ten nudny etap, który jest niewarty tego, żeby go tu zamieszczać. Niemniej, no jeżeli faktycznie was to ciekawi, to jak najbardziej jestem w stanie coś tam wrzucić, tylko że no też nie chcę później, żeby było coś w pokroju, że o Jezu, wrzucasz cokolwiek, żeby tylko było, żeby zająć te 30 minut, czy ile tam. Chociaż no dobrze wiecie, że często u mnie to jest tak, że ten film to trwa znacznie dłużej niż te 30 minut. Ale no mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Niemniej no tak jak mówię, nie ma problemu. Zacznę też takie rzeczy umieszczać tutaj. Dobra, chałupa stoi, czyli już jest git. To w tym momencie moglibyśmy właśnie postawić gdzieś tę pierwszą taką chałupkę. Pierwszą chałupkę tego rolnika, prawda? I myślę, że tą szopę rolniczą to możemy sobie dać tu. Tak o. No. I nie mamy kamienia. Ale jak wybudujemy to, to tu puścimy taką drogę. O kurczę, dobra. Już wiem, jak to zrobimy. Czekaj. Kamienie tylko pozbieram. I trzeba będzie się udać do tej kopalni, bo kurczę, jednak tych kamyków to nam brakuje, a my ich potrzebujemy bardzo dużo. Dobra, jest 8. Ale weźmiemy jeszcze 2 tak na wszelki. Tyk. Czy ty te żarty ze mnie robisz? Czyli brakuje nam notabene wszystkiego. Okej. Okay. Czy tu jest ważka? Ty, no sztos. Nie wiedziałem w ogóle, że tu ważki są w tej grze. Bierz. Trzcinę, nie chcę wody. Dobra. Niechaj będzie. Trzeba będzie również porobić od razu jakieś narzędzia te rzemieślnicze dla nich. Jakieś kamienne sierpy, nie sierpy i tego typu rzeczy. Ci Boże, narzędzia rzemieślnicze. No chodzi mi o te rolnicze, no. Wiadomo. Po prostu zjadłem słówko. Dobra, to jedną brzuskę możemy sobie stąd już, że tak powiem, wykopać. Bo nie dość, że ściąć, to jeszcze pniaczka się pozbyć. Nie, dobrze było, dawaj tu. Cyk. To wykopmy od razu, dziękować. No tu też kłody brakuje, serio? Jak ja to wyliczałem? W ogóle tych zejść do piwnicy tam trochę było, żeście mi mówili, kurczę, jak zwykle nie widziałem, nie zwróciłem kompletnie uwagi na to. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, czy jak tego szukać, że bez zmysłu tego szukam w ogóle też. Nawet nie wiedziałem, że to zmysłem mogę wyszukać. Także cieszę się, że macie fan z tego, że jestem ślepy i nie widzę. No. Dobra, to jest. Powiedz mi jeszcze, czy ten pasiok na kompost.
Koszyk to nie, pojemniki, pułapki, czekaj, nie, nie, to w rolnictwie chyba powinno być, nie? Nie. Tutaj też nie. Magazyny to też nie są. Magazyn zasobów drugiego poziomu w ogóle już mamy, nice. Trzeba będzie zrobić. No szkurcze, gdzie to było? A ta wydobywcza to mnie średnio teraz obchodzi. No dobra, nieważne. Dajmy drogę i powiedz mi, czy... Nie mogę jej tak pociągnąć. Dobra, no to zrobimy to w takim razie w ten sposób. Tutaj damy cyk. Tutaj damy cyk. Po środku zostawię taki pasek, bo będą tutaj lampy. Taki mam plan. Tu w każdym razie też od razu możemy dać ścieżkę. Tak o. Dobra, to poletko usuniemy. Tutaj również pociągniemy to tutaj. Tu będzie tak, dobra. No i jakoś to kurczę wygląda. A przynajmniej wyglądać zaczyna. Dobra, to co? No to pole. Czekaj, jakie to było pole najlepsze? 4 na 10 chyba, nie? Żeśmy zawsze mieli. Ale może zróbmy teraz takie... Albo nie, zrobimy tak. 5 na 10. 5 na 10 z tej strony i 5 na 10 z tej strony, dzięki czemu będziemy mieli takie... Będziemy mogli zrobić ścieżkę dookoła tej chatki i puścić tam dalej pola. No, tak to będę widział w każdym razie. Cyk. Dobra, dwa takie większe. Nie mamy co prawda jeszcze nawet nasion na taką ilość, ale okej, nie powinno być to jakoś tam szczególnie kłopotliwe. Tu będę chciał kiedyś walnąć taką, no to co stało tam w mieście. Tym pierwszym takim, ten łuk taki. Okej, tutaj droga trochę szersza, tutaj również. Tu zrobimy płotek, tu ładnie ogrodzimy. Jagódki, drzewo, tu będzie ognisko, którego jeszcze nie odblokowaliśmy, ale okej. Ale tutaj będzie ognisko, takie miejsce akurat właśnie. Fajnie to będzie wyglądało, tak przynajmniej w mojej wizji wygląda to dobrze. No, to teraz tak, żeby nie było jakoś tam niepotrzebnie coś zrobione, to usuniemy od razu też. Tu jest ok, tu jest ok. Tutaj sad też jest ok. Usuńmy jeszcze to oraz to. No, dziękuję. Dobra, jest. Powiedz mi w takim razie, co my mamy tu? Nic. Czy my coś tutaj mamy mieć? Czaszkę łosia możemy dać na razie.
Tak naprawdę chyba niczego więcej nie... Tak, tak, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, jak to działa. Rolnika jeszcze nie mamy żadnego, także trzeba będzie jakiegoś poszukać zaraz. Ale... Powiedz mi, jak stoimy z surowcami. Bo już bym chciał tak delikatnie przygotowywać się pod to, że faktycznie ci ludzie tam będą. O, 31. Nice. Dobra, zróbmy trochę drewna opałowego. To też się przyda zaraz. Tak nawet z 15 możesz zrobić. Dzięki. Dobra, to tutaj drewniana miska na razie niech będzie w ekwipunku. Nawóz mogę od razu też zrzucić. Pasza dla zwierząt, co prawda my jeszcze nie mamy żadnych zwierząt, ale okej. Ziarna żyta. 37, no właśnie, 37 tylko mamy. Ale nie zmienia to faktu, że możemy już tak naprawdę dać tutaj to. No tu wszystko jedno, co to będzie. Dajmy tutaj właśnie to żyto. Akceptuj, dziękuję. No i czekamy na kapustę jeszcze do zbiorów i tak dalej. Ale w tym momencie musimy zrobić tak, na pewno ze 3 dziabki. Ale nie drewniane, zróbmy kamienne. Czemu tylko 2? Aha, to wymaga 5 kamienia aż. No dobra, to zróbmy na razie 2. Dobra, kamienny sierp. Co my potrzebujemy na kamienny sierp? Chociaż w sumie, kurczę, przecież my miedziane możemy tworzyć, to po co nam to teraz? Ajajaj. I mamy nawet brązowe sierpy 2. Kamienna motyka, proszę ja ciebie. Siekiera, siekiera. Jedną sobie zostawimy. Patyki to jak najbardziej zostawiamy. To są zalety właśnie, kurczę, tego, że możemy nosić tyle rzeczy ze sobą. O, włócznie rybackie 4 jeszcze. Może kiedyś wybudujemy chatę rybaka. Ty, a czy ja kilo w jakiś posiadam? Brązowy, 1. Uuu, mało. A czekaj, tutaj jakiś jeszcze jest? No niestety nie. Dobra, czyli trzeba będzie wytworzyć jakiś kamienny kilo jeszcze i trochę... O, rany. Dlaczego chleb jest taki drogi? Nie mam pojęcia. Ale też się ostatnio zastanawiałem. Możesz, kurczę, pieczone, czekaj. Weź to wyposaż pod... Niech będzie nawet i trójka, wszystko jedno. Dobra. Będziemy kopać miedź w gruncie rzeczy. Całej reszty i tak nie możemy jeszcze używać jako tak. Czekaj, weź to. Pochodnie, dziękuję. A nie chcę kopać kilofem kamiennym, bo to się zajadę. Także czekaj. No czekaj, tutaj jest, widzę. No i szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy was to aż tak ciekawi, żeby oglądać, jak sobie chodzę i kopię. Nie mam niczego mądrego do powiedzenia na teraz. Może poza tym, że jakieś tam plany ewentualnie wchodzą. Jeżeli chodzi o rozwój tej osady. No bardzo, bardzo podoba mi się idea tego, żeby właśnie dookoła tej góry rozkładać tych naszych ludków. A jeżeli chodzi o całą resztę, to żeby tą górę zagospodarowywać właśnie poprzez rolnictwo. Tak to widzę. Tak mi się to podoba. Zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało. Ale w mojej głowie jest całkiem przyjemne. Cyna, miedź, proszę bardzo.
Wiadomo, jak wydobędziemy całą miedź i tak naprawdę jeszcze zostanie trochę trochę wytrzymałości tego kilofa, to jak najbardziej wydobędziemy cokolwiek, co będzie pod ręką jeszcze przy okazji. Typu na przykład sól. Bo też jest w cenie. To raz, a dwa, może nam się przydać do konserwowania żywności. Okej. Okay. Jak tu? Stówka. A ile w ogóle tej miedzi mamy już do tej pory? 73. No i kurczę, no i to mi się podoba. Tu? Nie. Nie. Ale tu chyba jest miedź. Tak. Troszeczkę inny zupełnie ma odcień. Inaczej się błyska, o. Dobra, chyba niestety nie pobawimy tu długo, nie zabawimy tu długo, o, w ten sposób. Nie wiem, jakoś dzisiaj mam problem, żeby ładnie składać zdania. A nie wiem dlaczego, jakoś, o, czekaj, czy mogę złożyć? Dobra, daj mi ten kamienny, to chociaż dokopiemy to do końca. Jakoś dzisiaj mam tak i dziwny dzień troszeczkę. Taki nieswój jakiś jestem. Dobra, tyna jest, to ja, bo mnie nie interesuje w tej chwili. Ja potrzebuję miedzi ewentualnie. Mówię, no w najgorszym wypadku tak naprawdę pójdziemy, kupimy jakiś żelazny kilo, chyba że się uda gdzieś znaleźć. No dobra, cyna też będzie ok. Chociażby po to, żeby podbić sobie te punkty wydobycia. Ale nie będę tu siedział całej nocy. To od razu mówię. Skończy się kilof i wychodzę. No i co tak dyszysz? Cyna, cyna. O, tu jeszcze sól, spoko. I kamienia trochę wpadnie, czyli już będziemy mogli postawić kolejny domek ewentualnie, albo właśnie ten magazyn na zasoby poziomu drugiego, na którym mi też zależy. No się kurczę skitrało, no. Dziękuję. No. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Dobra, pokaż mi, ile z tego będziemy mieli tej miedzi. 52 sztaby, no to już możemy zacząć się bawić. No już tu jakoś zaczyna wyglądać, panie parlamencie. Dobra, przerób trochę tej sztaby cyny. Zawsze to punkty produkcji chyba, czy tworzenia wskoczą. Także spok. No kurczę, brązu może byśmy już... Czekaj, czy mogę kupować już schematy na brąz? Nie, brakuje nam technologii jeszcze, dobra. Dopóki co, zrobimy tak, proszę ja ciebie. Sztaba cyny tu. Mamy 66. To też tutaj. Dobra, sztaba miedzi jest. I teraz jakby to kurczę. Miedziane narzędzia. No właśnie, przecież my nie mamy schematów pokupowanych. A no tak, bo mi na miedziane było szkoda pieniędzy. No przecież. Dobra, wytwórz jeszcze ze 5 takich motyk.
kosy jakieś może się ukradnie gdzieś, znaczy zorganizuje. Czekaj, to mamy, siekiery jakieś tam są. Dobra. Weź wytwórz 6 takich sierpów i będzie git. Worki mają, tamto mają, powinno być ok. No, a ja wezmę, moi drodzy. No i nowy poziom produkcji, proszę bardzo. Co w związku z tym? Trans budowniczego byłby fajny. To tworzenie przedmiotów nie jest jakoś szczególnie niezbędne. Wiedza o gotowaniu. Więcej doświadczenia, no to kurczę, to jak najbardziej by się przydało, dobra. Daj mi na razie to. Tak, tak, zapomniałem. Zapomniałem, że nic nie widać. Kamienne motyki, daj oczywiście tu, tu. Sierpy również tu. Worek. Chyba będzie ok, co nie? Dobra, pokaż mi w takim razie tak. Jedna kłoda. Nie powiem, żeby to jakoś było super hiper. Ale pokaż mi, czy zmieścimy w takim razie. No, na pewno bym musiał usunąć to drzewo. Dawaj od razu wszystkie kłody. Zawsze to do przodu, kasa. Znaczy kasa, surowce. I proszę ja ciebie tak. Budynki, magazyny. I magazyn zasobów poziomu drugiego. O! I myślę, że tu będzie jak znalazł. I to wszystko skłód, tak? No dobra, to póki co się wstrzymujemy z tym. Nie chcę też tracić całego dnia na to, żeby zbierać jeszcze te surowce, żeby móc to postawić. Także w tym momencie, moi drodzy, zrobimy to tak. Zbieram kilka patyczków. Wytłuczmy, proszę ja ciebie, te miedziane noże. Tak, wszystkie. Dobra. Superowo, dzięki. I warsztat drugiego poziomu, miło. Idźmy sobie do domku. Palenisko, proszę ciebie, rozpalone. Kociołek. Zupy żadnej nie zrobimy, bo nawet nie mamy z czego. Trochę ekspów nabijemy. Pieczone rybie mięso. Aha, bo z solonej ryby jeszcze jest dobra. No i co? I tak na dobrą sprawę. To ino, żeby coś zeźryć. Na pewno. Nie ten guzik wcisnąłem. Dobra. Idziemy w Kimę i moi drodzy, tym akcentem myślę, że możemy zakończyć sobie ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej.